Witajcie widzowie. Wczoraj wieczorem wybrałem się na spontaniczny spacer do Campinosu, rozpoczęty spotkaniem tego oto Myszołowa. Później, na łąkach, udało mi się nagrać niesamowity odgłos, jakim jest kniazienie zająca. Jest to odgłos trwogi, przestrachu, cierpienia. Nie wiem, co się działo temu zającowi, gdy zajrzeliśmy w tamto miejsce, nic tam już nie znaleźliśmy. W każdym razie zaraz posłuchacie tego sami, później dodam jeszcze trochę od siebie. Posłuchajcie. Tu wpadł na nas inny zając. Gdy próbowaliśmy tam podejść, kniazie nie ucichło. Stąd podejrzewamy, że mogła być to jakaś utarczka zajęcy, lecz ze źródeł, w których czytaliśmy, nie znaleźliśmy informacji, że zające robią tak podczas walki. No nie wiemy, jak tam poszliśmy, żadnych śladów już tam nie było. W ramach ciekawostki powiem, że... O, tam właśnie mogliście zobaczyć, że gdy kniazie nie ucichło, z różnych stron zaczęły biegać zające. Także było to dość zagadkowe. Gdy szukałem informacji o kniazieniu, znalazłem dużo informacji o tym, że używając kniazienia wabi się lisy. Tutaj właśnie prawie przebieg nam po butach. A tu pierwszy tegoroczny derkacz. Była to w każdym razie obserwacja niesamowita, a to już koniec tego odcinka. Tutaj jeszcze sarny po zmroku. W każdym razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.